Polonia 1912 Leszno wygrała w meczu wyjazdowym z Białym Orłem Koźminem Wielkopolskim. Od początku sezonu leszczynianie świetnie radzą sobie w lidze, dlatego również byli faworytem w meczu z Koźminem Wielkopolskim. Pierwszego, jak się później okazało, jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w 16 minucie Damian Nowak-Młodszy. W ten sposób Polonia 1912 Leszno odnotowała piąte z rzędu zwycięstwo i może poszczycić się kompletem punktów. Straciła jednak pozycję lidera tabeli na rzecz Wiktorii Skaryszew, która posiada lepszy bilans bramek.